Cześć i czołem, moi drodzy, witam was na naszej drugiej działce. Bogato zaczęliśmy. Dla wszystkich tych, których interesuje los naszej drugiej działki, która graniczy z naszą starą działką, właśnie nadszedł ten dzień, ten odcinek, w którym zajmiemy się przygotowaniem pod ogrodzenie. Tak jak wiecie bądź nie wiecie, będzie tutaj ogrodzenie panelowe, które będzie się łączyło z naszą pierwszą działką i sobie ją po prostu powiększymy. Natomiast przed tym porozmawialiśmy z fachowcami od ziemi i piachu i doradzili, żeby po prostu najpierw zniwelować teren. Wy też zresztą żeście pisali to w komentarzach, ale nie dlatego, żeby nam się łatwiej to ogrodzenie wykonywało, tylko dlatego, żeby później kolejne jakieś ciężarówki z piachem bądź ziemią, które będą do nas przyjeżdżać, mogły sobie tutaj swobodnie wjechać i wysypać tą ziemię, bo jeśli będziemy mieli już to ogrodzone, będziemy mieli bramę 4 metry, to będzie tylko taka po prostu jedna furtka, taka brama, w którą będą mogli zjechać, no i to będzie utrudnione, tak więc szefowa załatwiła już ziemię i na dniach już zaczną ją zwozić, na weekend wezwiemy jakąś koparkę, która to wszystko rozpłaszczy. Generalnie będziemy się starali, żeby w tamtej części najwięcej nasypać, bo tam jest najniżej i tam po prostu na jesień się robi największa woda, ale żeby po prostu już coś zacząć działać, dziś zajmiemy się tym, o której rzeczy już wcześniej mówiliśmy, mianowicie wytniemy te cholerne krzaki, które tam już zaczęły rosnąć, a one są tak kujące. Niektórzy z was już powiedzieli, że to są drzewa, z których uplotli koronę dla Pana Jezusa, kiedy go krzyżowali, tak więc, żeby sytuacja się nie powtórzyła, dziś wytniemy to draństwo w pień, tak więc zapraszam, idziemy. Tak jak ostatnio mogliście oglądać materiały tutaj bez kaloszy albo jakiegoś przeciwwodnego obuwia nie dało rady wejść, w tym momencie już jest ładnie wszystko obsuszone, dzięki czemu nie będzie problemu nawet, żeby wjechać tutaj po prostu ciężkim samochodem. No i znajdujemy się przy naszym krzaku, to są jakieś baziaje tutaj, naprawdę wiecie, nie bójcie się, nie ucierpi środowisko zbytnio na tym, bo w miejsce każdego wyciętego baziaja my zasadzimy dwa nowe drzewa. A wiecie, że tych drzew trochę będzie, tak więc z pełną odpowiedzialnością będę mógł po prostu to wyrżnąć. I dlatego dzisiaj zajmiemy się właśnie tą rzeczą. I teraz tak, wiem, że tu będzie koparka. Myślałem na początku, żeby po prostu doczepić tutaj jakby łańcuch i żeby to wyciągła, ale generalnie chyba zrobimy tak, że utniemy to najniżej przy ziemi i po prostu ona to łychą podważy i wyciągnie. Wiecie, tutaj naprawdę jest mokro, więc te korzenie nie muszą wcale gdzieś wrastać głęboko, żeby szukać wody, tak więc to wszystko raczej jest płytko, tak więc tniemy. Tak, żeby się na mnie to nie zwaliło. No, powiem wam szczerze, że dziś robota pójdzie śpiewająca, tym bardziej, że ostatnio ja to obcinałem siekierą, która zresztą dawała radę, aczkolwiek no nie ma to jak elektronarzędzia, które tą pracę nam ułatwią. To poleci nam na siatkę. Bo może ja to tak po kawałku mam do wycinać. Aha, powtarzam apel. Chce ktoś owczarka niemieckiego takiego? No 5 lat już będzie miał, ale jakby co? Przyjedźcie, zgarnijcie z drogi. W dobre ręce oddamy. Powiem wam, że szefowa się najbardziej cieszy na fakt, że pozbywamy się tego dziadostwa, bo bardzo ją denerwuje ten krzak. Zabiera dużo słońca i z drugiej strony po prostu kuje. Tak więc jest podwójnie niewygodny. I się sypie na jesień. Dream machine.
udało nam się trochę uprzątnąć naszą działkę przed zasypywaniem ziemi i przed pracą pana operatora koparki. Troszkę drewna nam też się uzbierało. Na pewno będzie albo do bali, jak przeschnie, albo może do ogniska, bo sobie od czasu do czasu robimy. Co? No możemy już właśnie w końcu zaczynać działać. Działka jest przejrzała. Zobaczcie, jak ona jest duża. Dopiero teraz widać, jak nie ma tych drzew, że ona jest naprawdę duża, bo nasza działka sięga do chyba 3,5 przęsła od sąsiada, tak? Więc no, działka będzie spora, praktycznie jest do tamtych krzaków, które wyrzuciliśmy, więc jest długa, jest bardzo, bardzo długa. Na szczęście obeszło się bez uszkodzenia sprzętu, chociaż było ciężko, bo okazało się, że nasz sąsiad, który robił sobie ogrodzenie, chyba sobie wyrzucił na tą działkę siatkę leśną i nam się zaplątała w pilarkę. Było słabo, ale na szczęście udało się opanować sytuację. Oczywiście też się znalazły jakieś śmieci, ja nie wiem, kto tutaj wyrzuca, ale działka jest uprzątnięta, więc czekamy, jutro przyjeżdża pierwsza dostawa ziemi. A w sobotę mam nadzieję, że będziemy zaczynać działać koparką i wy już to zobaczycie w tym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę, na razie i widzimy się podczas kolejnych prac. Jest kolejny etap. Pozwoziliśmy troszeczkę ziemi, żeby wyrównać nasz teren. Wcześniej, jak widzieliście w materiale, próbowaliśmy troszeczkę uprzątnąć tu jeszcze z tych gałęzi, powycinaliśmy te krzaki, które były nam niepotrzebne. I teraz będziemy dzisiaj z panem operatorem koparki rozrzucać tą ziemię, którą zamówiliśmy. Mamy tutaj 6 górek czteroosiowych. Nie wiem, czy dobrze tak powiedziałam. 25 ton mniej więcej. No, 25 ton przywieźli nam 6 takich górek z takim piachem, tam delikatnie jest gliny, a pozostałe 6 górek to jest taki humus, czarnoziem, więc on pójdzie na wierzch, a ta warstwa będzie pod spodem. W najniższej części działki, żeby była warstwa przepuszczalna. Oczywiście, bo tutaj nasza działka idzie tak, po prostu tutaj jest najwyżej i tutaj idzie sobie w dół. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, kiedy panowie przyjechali z górkami, ja byłam sama w domu. I to od razu zwiastowało, że będzie problem. Pan wjechał, nawet ja musiałam... Pokaż, gdzie wjechał. Wjechał tutaj. Znaczy tutaj to pan koparkowy, to zaraz wam jeszcze opowiem. A pan, który wjechał samochodem, zaraz wam przebitkę zrobimy, jak to wyglądało. Tutaj wjechał sobie praktycznie dotąd. Samochodem. Takim dużym, do którego ja też musiałam wsiąść. Pierwszy raz wsiadałam do takiego wielkiego samochodu i się musiałam wdrapywać jak taka małpeczka. Wiecie, ja jestem niska, ciężko mi było tam wleźć. No i się zakopał. No i teraz jak wyciągnąć taki samochód? On miał napęd na 4, ale tak się zakopał, że praktycznie już tyłek jego samochodu był w ziemi. Więc no nie dało rady, żeby go wyciągnąć. No i szukanie koparki. Na szczęście u nas obok są jakieś prace ziemne i udało się znaleźć koparkę. Przyjechał pan koparkowy i co? I się zakopał. Tylko na szczęście pan koparkowy umiał sobie poradzić, bo wyciągnął się na łyżkach, wypchnął pana tą ciężarówką i się udało. Następne ciężarówki już nie wjeżdżały bezpośrednio na naszą działkę tutaj z tej strony. Jedynie z tamtej strony mogli sobie pozwolić, bo tam jest wyżej i tam jest sucho. No i czekamy dzisiaj właśnie na pana operatora koparki i będziemy sobie to rozrzucać. My jeszcze tak z rana musimy posprzątać trochę, bo mamy tutaj trochę drewna i żeby to uprzątnąć, żeby on miał tutaj jak jeździć. I będziemy działać, będziemy wam relacjonować przez chwilę, a później pokażemy wam, jak to wygląda już finalnie, po całej robocie.
I my już jesteśmy na następny dzień po akcji rozgramiania tych wszystkich górek, czyli można powiedzieć po niwelacji terenu, aczkolwiek niwelacją terenu tego nazwać nie można, bo pomimo tego, że od jakichś 2 tygodni nie padało, natomiast ziemia jest na tyle jeszcze mokra, że w momencie, kiedy koparka zaczęła tutaj wjeżdżać, zaczęła robić przejazdy, to po prostu koła zaczęły grzęznąć i już się baliśmy, że tak naprawdę z tej całej akcji nic nie wyjdzie. Natomiast udało się na tyle rozrzucić tą ziemię, żebyśmy chociaż mogli sobie spokojnie ogrodzić działkę, zacząć tutaj robić swoje jakieś projekty. No i to, co jest tutaj po prostu rozpłaszczone przez jakiś miesiąc, teraz będzie musiało sobie wyschnąć. Ziemia dodatkowo jeszcze się osuszy i dopiero wtedy będzie można jakoś dalej wziąć kolejny raz koparkę, żeby po prostu już zniwelować tą działkę, bo jak widzicie, tu teraz tej ziemi jest nasypane trochę za dużo, tam jest tej ziemi nasypane za mało, natomiast już nawet nie było opcji, żeby koparką wjechać tam pomiędzy nasze drzewa, a jeszcze obrys naszej starej siatki, bo tam po prostu jakby już koparka ugrzęzła, to nawet nie miałaby się jak wydostać. Tak więc no, na razie jest jak jest. Tak naprawdę nasz poziom, nasze działania będą teraz skupione na tej części, więc tutaj jest akurat spoko, w miarę ładnie. Więc teraz będziemy przechodzić do w pierwszej kolejności grodzenia działki. Więcej tu ziemi już nie będziemy nawozić, więc koparki jakieś, znaczy jakieś duże ciężarówki nie będą musiały tutaj wjeżdżać. Natomiast koparka, jak już będzie ogrodzenie, będzie miała już tą linię mniej więcej naszej działki, że będzie wiedzieć, jak to sobie wyrównać. Tak więc no, na tą chwilę możemy powiedzieć, że jest jak jest, ale i tak jest lepiej, niż żeby te góry po prostu były nietchnięte, bo jakby były nietchnięte, to byśmy nie mogli nic totalnie zrobić, a tak to chociaż od następnych odcinków będziemy już ostro się działać, brać za grodzenie naszych działek. Tak więc jesteście ciekawi, jak zrobić ogrodzenie z siatki, ogrodzenie panelowe, jak zamontować bramę rozwierną z furtką łącznie z ławą fundamentową, to serdecznie Was zapraszam. Do następnego.